Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o nowej wypowiedzi papieża Franciszka o tych, którzy krytykują Sobór Watykański II. Zapraszam. Papież Franciszek niedawno wypowiedział się do przedstawicieli biura katechetycznego włoskiego episkopatu o tradycjonalistach, o tych, którzy krytykują Sobór Watykański II lub interpretują go po swojemu. Cóż na ten temat należy powiedzieć? Ano zacznijmy od tego, że papież Franciszek stwierdza, że ci, którzy krytykują Sobór lub interpretują go po swojemu, są poza Kościołem. Oczywiście nie jest to w tej chwili jakiś oficjalny dokument, nie jest to jakaś dogmatyczna wypowiedź papieża, czy w ogóle nie jest to wypowiedź w ramach magisterium papieskiego. Jest to, można powiedzieć, jednak wciąż jeszcze w miarę luźne przemówienie. No ale oczywiście, skoro papież coś mówi, no to znaczy, że tak myśli, znaczy, że to chce przekazać. No a tutaj mamy do czynienia z wypowiedzią ewidentnie błędną. Porównuje tych, którzy krytykują Sobór Watykański II, do tych, którzy odrzucili dogmat o nieomylności papieskiej ogłoszony na pierwszym Soborze Watykańskim. Uwaga, mamy tutaj do czynienia z przekłamaniem, po prostu. Otóż pierwszy Sobór Watykański ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej, czyli ogłosił, że prawda, w którą wierzono w zasadzie od zawsze, że Kościół jest filarem i podporą prawdy, że Kościół jest nauczycielką, że Kościół otrzymał ten charyzmat nieomylności po to, aby przekazywać naukę Pana Jezusa. Ta nauka została uroczyście ogłoszona w formie dogmatu o nieomylności papieskiej. Dogmat zawsze jest minimalistyczny, to znaczy określa jakąś bardzo konkretną prawdę po to, aby postawić pewne ramy, aby pokazać, że w to trzeba wierzyć, aby pozostać katolikiem. Także dogmat oczywiście nie obejmuje całości tej doktryny o nieomylności Kościoła, o tym urzędzie nauczycielskim Kościoła, tym się jakby zajmuje teologia i określa później konkretnie, w jaki sposób Kościół, gdzie jest nieomylny i tak dalej, jakie stopnie autorytetu, kiedy są użyte. Tym wszystkim już zajmuje się teologia. Co do zasady, zawsze oczywiście wierzono, że Kościół, zgodnie ze słowami świętego Pawła, jest filarem i podporą prawdy. I później oczywiście interpretuje się to w ten i w ten sposób, tutaj pokazuje się tak i tak, i tym się zajmuje teologia. Natomiast Sobór Watykański I wyjmuje jakby część tej nauki, katolickiej nauki, i ogłasza, że to jest absolutnie fundamentalne, można powiedzieć, że taki rdzeń wyciągnięty jest, taki rdzeń z tej teologicznej nauki, i Sobór Watykański I mówi, w to każdy katolik musi wierzyć. Zostaje to uroczyście ogłoszone jako dogmat. I oczywiście w obliczu takiej deklaracji każdy katolik jest zobowiązany do tego, aby wierzyć w tą prawdę wiary, która została uroczyście ogłoszona. Natomiast oczywiście ten, kto odrzuca taką prawdę wiary uroczyście ogłoszoną jako dogmat, przestaje być katolikiem. I taki był los tak zwanych starokatolików, czyli tych, którzy odrzucili dogmat o nieomylności papieskiej. Jak ma się rzecz natomiast z II Soborem Watykańskim? Otóż II Sobór Watykański oczywiście nie ogłosił żadnego dogmatu. Nie jest to tylko przypadek, nie jest to tylko jakaś taka przypadkowa historia. To jest rzecz bardzo przemyślana. Otóż w momencie, gdy na Soborze ci bardziej konserwatywni ojcowie Soborowi naciskali na to, żeby coś potępić, żeby coś zdefiniować, żeby w obliczu błędów, które nacierają na Kościół, coś zdefiniować, powiedzieć, że każdy katolik musi w to wierzyć, że nie wolno wierzyć w to, że to i to jest błędem. No to wtedy właśnie ci postępowi ojcowie Soborowi mówili, że nie, 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 to jest taki Sobór pastoralny, czyli taki, który ma dać wskazówki duszpasterskie. On nie ma być doktrynalny. Już tyle potępialiśmy, teraz chcemy dać po prostu takie wskazówki duszpasterskie na czasy obecne. Czyli Sobór pastoralny, a nie dogmatyczny. I oczywiście Sobór wypowiada prawdy wiary, powtarza wielokrotnie różne prawdy wiary, które
są powszechnie uznawane, które były już wcześniej dogmatyzowane i tak dalej. Natomiast oczywiście nie dochodzi do ogłoszenia żadnego nowego dogmatu. Oczywiście, a być może nie jest to dla każdego oczywiste, natomiast każdy, kto troszeczkę przynajmniej zna Sobór Watykański II, wie, że absolutnie Sobór w żaden sposób nie aspirował do tego, żeby ogłosić jakikolwiek dogmat. To znaczy byli ojcowie Soborowi właśnie ci bardziej konserwatywni, którzy chcieli potępiania błędów, ogłaszania dogmatów, ale ci bardziej liberalni ojcowie Soborowi tego nie chcieli. I papież Jan XXIII, Paweł VI przystali na ten kierunek, na kierunek pastoralny. Sobór, który ma dać wskazówki duszpasterskie na nadchodzące czasy. Nie chcemy, tak mówił Sobór, nie chcemy potępiać. Nie chcemy pokazywać światu tego groźnego Kościoła, tej groźnej miny Kościoła. Chcemy pokazać, my jesteśmy otwarci na nowe czasy, jesteśmy duszpasterska otwarci, wychodzimy do Ciebie, świecie, i jesteśmy gotowi rozmawiać, dyskutować z Tobą, w pewnym sensie uściskać ten świat w takim braterskim uścisku. Choć to już jest taka moja swobodna interpretacja, natomiast bez wątpienia taki duch w dużej mierze właśnie tam panował. I dlatego Sobór Watykański II nic nie potępił, ale też nic nie zdefiniował. Teraz natomiast nagle, no może nie tak nagle, po tych 60 latach, nagle się okazuje, że ten duszpasterski sobór, który miał dać wskazówki na obecne czasy, duszpasterskie wskazówki na obecne czasy, bez dogmatyzowania i bez potępiania, nagle się okazuje, że ten sobór jest takim mega dogmatem. Nagle się okazuje, że ten, kto w jakikolwiek sposób interpretuje tylko na własny sposób, a nie jest sprecyzowane, na jaki sposób to jest niewłasny i ten właściwy, ten tylko kto interpretuje, mówi papież Franciszek, sobór na swój własny sposób jest poza Kościołem. Czy my widzimy ten paradoks? Kościół, gdy ogłasza jakiś dogmat, bardzo precyzyjnie określa, co musi być wierzone. To jest bardzo konkretna definicja. I później tylko ten, kto faktycznie uporczywie odrzuca właśnie tą konkretną definicję, musi zostać ogłoszony jako heretyk, jako ten, kto stracił katolicką wiarę. A tutaj mamy do czynienia z takim ogólnym duszpasterskim przekazem, z wielkim soborem, wielkim w sensie objętościowym. Mnóstwo tekstów, które nie są zobowiązujące, to znaczy nie są dogmatyczne oczywiście. Nigdy Kościół by nie ogłosił dogmatycznie tak wielkiej ilości treści. Dogmat zawsze jest bardzo konkretnie określony. To są takie ogólne wskazówki duszpasterskie. Oczywiście jest to zwykłe magisterium Kościoła. Gdy mówię o tych wskazówkach duszpasterskich, to nie należy tego traktować jakoś bardzo lekceważąco. Tak? Tu chodzi po prostu o to, że nie jest to, nie aspiruje nauczanie Soboru Watykańskiego II, co do zasady, w trakcie, gdy było ogłaszane, do nieomylnej nauki. A więc mamy te wskazówki duszpasterskie, stworzone przez episkopat, zatwierdzone przez papieży. A teraz nagle te ogólne wskazówki duszpasterskie słyszymy, że są takim mega dogmatem. To już nie jest jedno zdanie, które zostało ogłoszone jako dogmat, bardzo precyzyjne. To jest cały sobór, który nagle jest mega dogmatem i nie wystarczy nawet, znaczy nie trzeba nawet zanegować jakiejś jednej sprecyzowanej interpretacji. Można sobie to wyobrazić, że Kościół wydaje jakieś interpretacje, mówi to i to i to i to, i to jest sobór do wierzenia. Wtedy mielibyśmy do czynienia niejako z próbą zdogmatyzowania jakichś zdań soborowych. Czegoś takiego też nie było. Nagle bez sprecyzowania, co jest tą właściwą interpretacją soboru, co z tych dokumentów jest faktycznie omylne, a co jest nieomylne, nagle papież mówi, ten, kto interpretuje sobór po swojemu, jest poza Kościołem. To jest absolutnie niezgodne z katolicką teologią i to pokazuje strasznie głęboką zmianę mentalności papieża Franciszka, czy w ogóle ludzi Kościoła, bo te zdania o tej nieodwracalności soboru, o tym, że ten, kto odrzuca sobór, ten jest poza Kościołem, już wielokrotnie słyszeliśmy. Myślę, że tutaj w Polsce każdy katolik, który jest związany jako tako z tradycją, gdzieś tam już te słowa słyszał po prostu od księży, od biskupów polskich, którzy lubią w ten sposób mówić, że właśnie ten, kto odrzuca sobór, to jest poza Kościołem. Gdy mówi to jakiś wiejski proboszcz, to można powiedzieć, można to zrzucić na taką ignorancję. Gdy mówi to papież, no to też trzeba to zrzucić na ignorancję, ale w jego przypadku ta ignorancja jest dużo, dużo cięższa ze względu na urząd. Zdajemy sobie sprawę, co to znaczy. Głowa Kościoła nagle wbrew wszelkiej teologii, wbrew wszelkim zasadom postępowania Kościoła twierdzi, że
Ten, kto interpretuje sobór po swojemu, nie sprecyzując jednocześnie, co to znaczy nie po swojemu, co to znaczy w duchu Kościoła. Nie ma jednej ewidentnej interpretacji Kościoła. Każdy interpretuje sobie po swojemu. Który tam prefekt Kongregacji Nauki i Wiary będzie sobie interpretował po swojemu. Który papież będzie sobie interpretował po swojemu. Inaczej interpretował Benedykt XVI, inaczej interpretował Jan Paweł II, inaczej interpretuje teraz Franciszek. Ale ten, kto interpretuje po swojemu, czyli nie tak jak ja w domyśle, ten jest poza Kościołem. To jest niezgodne z teologią katolicką i to idzie w stronę takiej liberalnej dyktatury. No, liberalna to nie jest właściwe słowo, lewicowej dyktatury. To idzie w stronę lewicowej dyktatury. A lewica uwielbia krzyczeć o wolności, mówić, że deklarować tutaj, jak to my pięknie, wspaniale walczymy o wolność, a jednocześnie wprowadzać największą dyktaturę. Kościół katolicki, który jest hierarchiczny, który ma konkretne ustalone zasady, określa bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie, w co każdy katolik musi wierzyć. Tak Kościół robił przez całą swoją historię istnienia. To są dogmaty naszej wiary. Tak postępuje Kościół katolicki. To, co dzisiaj widzimy, to, co dzisiaj robi hierarchia Kościoła, to nie jest postępowanie godne Kościoła katolickiego. To nie jest postępowanie Kościoła katolickiego. To jest postępowanie papieża, który zachowuje się jak ignorant, który nie wie, co robi. Który zachowuje się właśnie jak taki lewicowy dyktator, który mówi wiele o wolności, ale niech ktoś tylko się ośmieli inaczej zinterpretować wielki sobór, wielki w sensie objętościowym, inaczej zinterpretować niż ja to interpretuję, on już jest poza Kościołem. To już więc nie 2000-letnia tradycja Kościoła określa, kto jest katolikiem, kto nie. To już nie wiara apostołów określa, kto jest katolikiem, a kto nie. To już interpretacja Soboru Watykańskiego II określa, kto jest katolikiem, a kto nie. I to nie sprecyzowana interpretacja Soboru Watykańskiego II określa, kto jest katolikiem, a kto nie. Tak jak wspomniałem, to nie ma żadnych podstaw teologicznych, co papież mówi. Bardziej pasuje to właśnie do takich lewicowych dyktatur, a gdzieś tam, no pięknie to nam w cudzysłowie, pięknie to nam pasuje do tego, co można zaobserwować na świecie, do tych rosnących czy zaciskających pięści, zaciskających obywateli w garści lewicowych dyktatur, które wyrastają na tym świecie i w tym samym duchu zachowuje się niestety w tej chwili papież Franciszek i to jest tragedia. To jest tragedia. Mam nadzieję, że udało mi się to jasno przedstawić, jak bardzo inne podejście jest Kościoła katolickiego, który jasno określa zasady, stawia, można powiedzieć, minimalne wymagania dla uczestnictwa, dla bycia członkiem Kościoła, który bardzo precyzyjnie określa, w co katolik musi wierzyć. I nigdy tak o sobie, z mojego mniemania, bo ja interpretuję to w ten i w ten sposób. To musi być naprawdę część tradycji apostolskiej. To musi być przekazane przez apostołów, zapisane w Piśmie Świętym, przekazane przez apostołów, zawsze i wszędzie przez Kościół wierzone. Takie rzeczy są dogmatyzowane. A tutaj nagle, bez precyzyjnej definicji, bez badania tego właśnie, co, gdzie, jak i w Kościół wierzył, jeśli ktoś interpretuje Sobór Watykański II po swojemu, staje się już, przestaje być członkiem Kościoła. Jesteśmy świadkami tworzenia takiego zupełnie nowego Kościoła. No, jesteśmy już świadkami od 60 lat mniej więcej, ale myślę, że tutaj widać to bardzo wyraźnie, które jest również zarządzane w inny sposób. Nie jak taka, powiedzmy, tak niebiańska monarchia zarządzana przez papieża, który nie jest dyktatorem, który ma tylko za zadanie przekazywać to, co otrzymał, który przekazuje nauczanie Pana Jezusa. Teraz mamy do czynienia z takim lewicowym dyktatorem, który mówi, jeśli ktoś interpretuje te słowa tutaj inaczej niż kto, inaczej niż ja, ten nie jest katolikiem. Tak Kościół nie postępuje i my trwamy przy odwiecznej wierze Kościoła, przy wierze Kościoła katolickiego, przy wierze świętego Piotra, przy wierze wszystkich apostołów, przy wierze świętego Piusa X i wszystkich katolickich świętych. My trwamy przy wierze wszystkich świętych w niebie. My trwamy przy wierze Kościoła powszechnego, przy wierze, która trwa w całej historii Kościoła, po prostu przy katolickiej wierze. I tak nam dopomóż Bóg. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.